zaczytany. Szymon Hołownia, lider Polski 2050. No, tak, nie chodzisz do kościoła, płacisz podwójnie, rozumiem, że to tak pana zainteresowało, tak? Natomiast dziwnie jest siedzieć na swoim własnym tle, więc będę musiał jakoś się do tego. Może pan się przytulić do premiera Morawieckiego na przykład, ewentualnie do Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mam jakiś wybór, to jest najważniejsze. Jest też Rafał Trzaskowski. Ta sekcja jest bardzo ciekawa, ale już, że tak powiem, to może przejdźmy zobaczymy, do rozmowy. Zobaczymy, jak długo aktualna, ale to od opozycji zależy. A to może sobie tak zaczniemy, skoro już o konkurentach politycznych. Mamy nowy ranking zaufania. Rafał Trzaskowski na pierwszym miejscu. Zaskakuje to pana? Nie, dlatego że Rafał Trzaskowski w rankingach robionych przez Ibris jest regularnie na pierwszym miejscu. Czyli to nie, wina sondażowni, ale tak? Nie, ale to nie wina sondażowni. To jest polityk, który cieszy się bardzo dużym zaufaniem Polaków. Zgromadził bardzo dużą energię, kapitał tej energii w czasie wyborów prezydenckich. Wciąż to jest energia w pewnym sensie potencjalna, dlatego że Rafał nie zdecydował jeszcze, mam wrażenie, w co chciałby ją do końca zainwestować. Jest dzisiaj prezydentem Warszawy, ale wszyscy wiemy, że pewnie ambicje ma większe i że to tylko, że jeszcze nie przed dla niego widocznie czas decyzji, jeszcze nie określił, kim chce być na tej scenie politycznej, która dzisiaj jest. Bo to jest trochę tak, ja coś o tym wiem z własnego doświadczenia, że jak się jest w tej sferze potencjalnej, to wszystko wygląda tak, że możesz wszystko, prawda? Masz wysokie wskaźniki zaufania, budzisz nadzieję, jesteś tym, który jest jeszcze nieumoczony w to całe bagno, ale w momencie, w którym podejmujesz decyzję, wchodzisz. 31% tak. Coś tak powinien odmieniać? 31% poparcia, o tak, ułatwmy sobie sytuację. Tak, to polski chyba nie język jest, nie jest prosty. Chyba nie jest szczyt pana ambicji. Nie, dlatego że ja dostałem niezły łomot przez to właśnie, że ten swój kapitał, którym Rafał jeszcze jakby dysponuje w takim stanie, nie chcę powiedzieć nienaruszonym, ale, ale jednak niezaangażowanym w tę bieżącą politykę w sposób bezpośredni. A za co pan ten łomot dostał? Wie pani co, za dużo rzeczy w polityce się łomot dostaje. Ale dostaje popełni się... pan błędy? Czy uważa pan, że ten wszyscy łomot był nie, wszyscy popełniamy błędy, ja też popełniłem wiele błędów. Jakich? Natomiast przede wszystkim chyba związanych z tym, że wydawało mi się, że ta polaryzacja, która w Polsce jednak jest bardzo intensywna między PiS-em a Platformą, jest mechanizmem, który jest prostszy do rozszczelnienia i wtedy inaczej alokuje się zasoby, wtedy inaczej się ustawia też taktycznie i strategicznie, a tutaj zderzyliśmy się jednak z bardzo dużym mechanizmem, nie chcę powiedzieć przeciwnikiem, tylko mechanizmem i to jest głównie to, proszę sobie zobaczyć na przykład, jak jedzie po mnie w ostatnich tygodniach komentariat i różni, że tak powiem, no nie chcę powiedzieć użytkownicy internetu, bo to nie tylko o to chodzi, za to, że na przykład nie zgadzam się ich zdaniem na jedną listę. Ja bym raczej i w związku ich nazwała z tym, intelektualistami, a nie internautami. No jeżeli mówimy o Stanisławie Brejdygandzie, albo jeżeli mówimy o Jacku Leociaku, no to raczej ale chyba nie. Osoby, nad którymi powinien się pan pochylić. Jeżeli mówimy o Stanisławie Brejdygandzie, to oczywista oczywistość. Ja odpisałem zresztą na list pana Stanisława bardzo precyzyjnie, pokazując, gdzie jest moje myślenie w tym wszystkim, że tu nie chodzi o jakieś fochy, o jakieś ambicje. Ale pan tych ludzi nie przekonał. Ale to wie pani co, ale ja muszę zostać wierny temu, do czego jestem przekonany i w co wierzę. A może trzeba zredukować właśnie trochę swoje stanowisko. Dlatego ja mówię, że możemy dzisiaj rozmawiać o wszystkich możliwych stanowiskach, które są na stole i mówię to o tym w tym liście. Później był wywiad w OKO.press, w którym też bardzo wyraźnie mówiłem. Słuchajcie, wy nie macie żadnych dowodów na to, że ta magiczna jedna lista przyniesie nam ale sukces. Ale pan też nie ma 100% porażki. Ale ja to mówię. Ale nie, bo pan jeszcze do niedawna mówił w 100%, że nie, to będzie porażka. Tylko mówię, że to jest obciążone znacznie większym ryzykiem i to zawsze mówiłem. Nie ma pewności, że to będzie 100% porażki, natomiast jest to obciążone znacznie większym ryzykiem w mojej ocenie i przedstawiam dlaczego. Natomiast mówię też, że ja nie mam dowodu, że moja koncepcja dwóch list czy większej liczby bloków, że ona w 100% wypali. Dobrze, czyli my na razie, nie mamy wiedzy na czyli ten na razie temat. Praca i budowanie. Tak, 21 marca, rozumiem, że spotkanie aktualne. Tak, absolutnie. Czy wszyscy już dostali oficjalne zaproszenia, bo wiem, że jakiś kłopot z tym był. Nie było żadnego, wszyscy dostali. Donald Tusk, Kosiniak, Biedroń, Czarzasty. A Barbara Nowacka, a Adam Szłapka jako no dobrze, ale my rozmawiamy z liderem Platformy Obywatelskiej. Mhm. On dla nas jest tutaj głównym rozgrywającym jako ten, który zebrał Koalicję Obywatelską. A co panu szkodzi zaprosić Barbarę Nowacką? Nic nie szkodzi, tylko wtedy trzeba będzie zaprosić rzeczywiście bardzo szeroką reprezentację, a jeżeli, bo trzeba będzie zaprosić pewnie też liderów ugrupowań pozaparlamentarnych, trzeba będzie się bardzo rozszerzyć. My chcemy zobaczyć, czy to wyjdzie w małym gronie, w takim gronie tych 4 czy 5 osób, które dzisiaj są w sondażach i ich ugrupowania bardzo wyraźnie zaznaczone. I jeżeli się okaże,
okaże, że to wyjdzie, to ja uważam, że to może być w pewnym sensie pomysł, który później będzie można rozszerzać i zrobimy następną konferencję przyszłości Polski, znaczy, kto, z 50 liderami. Kto będzie narzucał tematy, cała rozmów, czy wy to ustalacie wcześniej? Tak. Już zespoły robocze już pracują i bardzo się też z tego cieszę, bo my musimy wypracować taką przestrzeń do tej debaty, żeby nam z tego wyszła nie kłótnia, żeby to nie była debata, która będzie polegała na tym, jak to wiele debat, żeby kogoś odstrzelić, tak? I żeby ktoś został poza, tylko żeby pokazać, że my mając swoje różnice, możemy zgodzić się co do pewnych rzeczy, wypracować pewne, jak to Władysław Kośniak-Kamysz słusznie powiedział, minimum programowe. Tak? A wie, że pan to rzeczy, że się zrobić w świetle kamer? Uważam, że to, jeżeli to jest dobrze przygotowane, to światło kamer i to, co dzieje się w świetle kamer, jest efektem bardzo długiej pracy. To jest tak, jak liderzy duzi polityczni w sytuacjach geopolitycznych siadają do stołu. Merytoryczne, a wy już robicie tylko spinające show. Spotkamy się i wymienimy się tymi opiniami, które nie zostały wydyskutowane, które zostały wydyskutowane, ale przede wszystkim, wie pani co, ja myślę, że oprócz tych wszystkich zaklęć, my naprawdę potrzebujemy dzisiaj uwierzyć, że ci goście są w stanie ze sobą rozmawiać, że z tego ich kontaktu coś jest w stanie wyniknąć, a nie, że każdy sobie rzepkę skrobie, a z drugiej strony Kaczyński, który wali, nie może się zawalić, a po stronie tej tak zwanej opozycji brędza, tak? To trzeba odczarować. Czy pan jest miękką alternatywą dla Prawa i Sprawiedliwości? Wczoraj tak profesor Marek Migalski pana określił. Wie pani, ja już słyszałam o sobie tyle rzeczy w ciągu ostatnich miesięcy. Ale to wyjątkowo ciekawa jest. Ale w jakim sensie miękką alternatywą? Bo ostatnio czytałem, nie wiem, czy pani widziała ten walentynkowy numer Newsweeka z Donaldem Tuskiem na okładce. I tam był taki tekst o nas, w którym padło takie określenie, że my się wewnątrz określamy jako PiS Light. Co jest kompletną bzdurą i nieporozumieniem. Czyli nie jesteście PiS-em Light? Nie, ale my chcemy apelować do wyborców, których można określić jako PiS Light. Choćby do tych, którzy dzisiaj zostawiają PiS, ale nie znajdują dla siebie absolutnie alternatywy. Natomiast my z naszym backgroundem nigdy nie będziemy PiS-em, ani PiS-em Light, ani w żaden sposób nie będziemy blisko PiS-u, dlatego że my mamy w 90% myślenie kompletnie inny niż PiS. My możemy myśleć o tym, że 500+ był dobry, tak, bo zgadzamy się co do tego, że był dobry, ale nie możemy się zgadzać na łamanie praworządności, nie możemy się zgadzać na szczucie ludzi, na podsłuchiwanie, na podglądanie, na bajzel w podatkach, na okłamywanie ludzi, tak jak to dzisiaj ma miejsce, że za ceny energii, które płacą na rachunkach, odpowiada Unia Europejska. A to 12 milionów na to wydano. 12 milionów wydano na to, żeby okłamać ludzi, bo przecież to się trzykrotnie nie zgadza. Oni mówią 60%, 20% odpowiada ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Mało tego, w tych 20%... 80% to były marże. Ale przecież marże elektrowni były potężne w grudniu. No 80%. Mówią o miliardach, tak? Mówi się o 4 miliardach złotych. Zyski PGNiG-u potężne, rekordowe. Nigdy PGNiG nie miał takich zysków, jak teraz ma. Mało tego, w tych 20% nawet, które zostają z polityki klimatycznej Unii, 25 miliardów w ubiegłym roku trafiło na konto polskiego rządu z handlu emisjami. Ile rachunków można, powiedzmy o 300 zł, dzisiaj sobie to nawet liczyłem, rachunek rośnie o 300 zł. Ile takich rachunków można obniżyć za 25 miliardów? 83 miliony, tak? A oni jeszcze mają czelność okłamywać nas bezczelnie w ten sposób, tym bardziej, że 12 to milionów wywalają na to. Zgodziła się na te warunki, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną w Paryżu bodajże. Ale przecież my dostajemy miliardy z handlu emisjami, tak? Które dzisiaj miałyby zmieniać polskie elektrownie, które dzisiaj miałyby obniżać nam rachunki. No dobrze. No i jesteśmy, gdzie jesteśmy. To teraz troszeczkę o kwestii związanej, bo pan mówił o nie tylko bajzlu tak zwanym podatkowym, ale to za chwilę. Zacznijmy od kwestii związanej z komisją śledczą, bo jest to porozumienie z Pawłem Kukizem. Pan uważa, że ono jest stabilne? Nie wiem. Zobaczymy, jak wniosek wyląduje na stole i będzie głosowany. Ale czy on będzie w ogóle głosowany? Wiemy, że na tym posiedzeniu Sejmu nie. Powiedzieli nasi wielcy, kręcący kulą ziemską, tacy jak marszałek Terlecki oraz inni, że łaskawie w ramach takiego prezentu albo też ulegania jednak prostemu szantażowi Kukiza, który powiedział, że mu się maszynka do głosowania za miesiąc zepsuje, jeżeli ten wniosek nie wyląduje na stole i nie będzie głosowany. Pytanie, czy nie zepsuje się maszynka Zjednoczonej Prawicy, jeżeli komisja powstanie i teraz co jest bardziej niebezpieczne dla PiS-u? PiS się potężnie boi powstania tej komisji, mimo że on i Kukiz będą mieli tam 70% miejsc. Ale mimo to sam mechanizm, w którym do nich się będzie przyczepiać, będą pewne rzeczy wyświetlane, będą leżały na stole, no jest mechanizmem dla nich potencjalnie zabójczym. A pan sprawdził inwigilację swojego... Sprawdziłem, tak. No Pegasusa u mnie Citizen Lab nie wykrył, natomiast nie jestem dzieckiem i wiem, że na pewno używane są wobec mnie inne narzędzia, które się nie nazywają Pegasus. I w związku z powyższym, wchodząc do polityki, każdy w państwie, które stosuje tak
mafijne zasady jak nasze państwo, musi stosować zasady BHP. Dobrze, to teraz bierzemy na tapet politykę zagraniczną, bo tutaj dzieje się bardzo dużo. Czy pan jest zbudowany postawą prezydenta Andrzeja Dudy w ostatnich dniach i tygodniach? Znaczy prezydent w ostatnich tygodniach rzeczywiście zaznaczył swoją autonomiczną pozycję, czy próbuje zaznaczyć. Mhm. Zobaczymy, jak będzie z konsekwencją w tym procesie. Mhm. No, po pierwsze zawetował Lex TVN, po drugie wysłał sygnał, że no, żona nie popiera Lex Czarnek. Teraz wysłał do Sejmu projekt ustawy w sprawie Izby Dyscyplinarnej, który został dobrze przyjęty i który, jak donoszą nasze źródła, był dyskutowany wcześniej przez prezydenta Dudę z Macronem. Komisja Europejska też z pewnym lekkim uf przyjęła, że jednak PiS, czy ten obóz rządzący próbuje w Polsce coś z tym zrobić. Natomiast przed nami jest decyzja prezydenta w sprawie Lex Czarnek. To już nie jest spotkanie jego żony, tylko autentyczna decyzja, co zrobić z naszymi dziećmi. No i jest decyzja, jak oni się poukładają w sprawie tego projektu prezydenckiego versus rządowego. No tu jest wiele wątków, ale dobrze, z Izbą Dyscyplinarną. To Lex Czarnek. Sądzi pan, że prezydent zdecyduje się na weto? Bardzo bym sobie tego życzył, jeżeli jego żona w tak jasny sposób, nauczycielka, praktyk, doradza mu, czy możemy przypuszczać, że jest tutaj z polskimi nauczycielami, to głos prezydenta powinien być właśnie taki. Czy to zrobi, czy na przykład uzna, że już wystarczająco sobie się naautonomizował, a teraz musi na drugą nóżkę, tego nie wiem, ale też bardzo dużo by to zmieniło, gdyby prezydent to Lex Czarnek zawetował, bo by się okazało, że wreszcie powstaje autonomiczny ośrodek, kolejny po tej stronie Zjednoczonej Prawicy, ale taki, z którym już można będzie może w pewnych kwestiach podejmować dialog. Mhm. Nie wiem, czy prezydent się zdecyduje ostatecznie na klub prezydencki i na to, żeby iluś posłów, nie tylko Ardanowskiego, ale też tam jest wielu takich posłów, w pewnym sensie objąć patronatem. Mhm. I wtedy Morawiecki zyska inne pole do gry w tych swoich grach, które toczy. Oczywiście doprowadzi to do szybszej dekompozycji obozu Zjednoczonej Prawicy. Mam wrażenie, że pan premier Mateusz Morawiecki raczej jest toczony niż toczy grę. Znaczy on się chyba tak odbija między Jarosławem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobrą. I cały czas ma Błaszczaka, że tak powiem, na plecach, który będzie gotowy do tego mechanizmu, który często się zdarza w połowie drugiej kadencji partii, która zaczyna jechać w dół w sondażach, czyli wymiany na takiego premiera, który ma dowieść stan posiadania mniej więcej do wyborów, zabezpieczyć i przeprowadzić. No dobrze, a kwestia Ukrainy, kwestia Trójkąta Weimarskiego, który spotkał się wreszcie po bardzo długiej przerwie. Dzisiaj Rada Gabinetowa, wcześniej Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Czy tutaj prezydent pana zdaniem w ogóle ma jakiekolwiek pole działania, jeżeli polityka rządu, który to według konstytucji kieruje polityką zagraniczną, jest zupełnie inna? Znaczy prezydent ewidentnie chce na tym polu wejść do gry, tak? Pokazać, tylko że ta gra się toczy na zupełnie innym piętrze. To jest gra, którą dzisiaj toczą między sobą Stany Zjednoczone i Rosja. Stany Zjednoczone bardzo przyjęły taką dość, nie chcę powiedzieć agresywną, ale taką bardzo dynamiczną strukturę zarządzania informacją. Wypuszczają mnóstwo rzeczy na rynek wywiadowczych, bardzo wysokich kwantyfikatorów używają, często zapalają czerwone światła. Ma to podwójny skutek. Po pierwsze, rozbrajają w ten sposób pomysły Rosjan, którzy mogliby chcieć posłużyć się taką czy inną prowokacją. Po drugie, pompując te emocje, wypompowują pieniądze z rynku, również Ukrainy, ale przede wszystkim Rosji. Mhm. Z każdym dniem nakręcania w takich poważnych komunikatów z rynku rosyjskiego wyparowują inwestorzy, oligarchowie tracą miliardy. Putin jest w coraz trudniejszym położeniu. Natomiast oczywiście my musimy dzisiaj być z Ukrainą, to jest po pierwsze i dobrze, żeśmy się w tej sprawie obudzili po tak długim czasie, bo wolna Ukraina to jest Polska racja stanu. Po drugie, dobrze, żeśmy zauważyli, że jest Trójkąt Weimarski. Ja na przykład w kampanii prezydenckiej swojej mówiłem o Trójkącie Weimarskim na każdej konferencji prasowej, że wreszcie trzeba obudzić ten format. Mhm. To jest format, który jest dla Polski idealny do załatwiania spraw w Unii. Trzeba być wyraźnie obecnym w NATO i w Unii Europejskiej i trzeba wreszcie w tej sytuacji, bo my sami z Putinem nic nie wynegocjujemy. Tylko ja mówię o tym, trzeba się mamy szykować na to, że Polska jest krajem frontowym. I mamy prezydenta, głowę państwa, zwierzchnika sił zbrojnych, który prowadzi taką politykę.
ostatnio nawet ta wyimaginowana wspólnota stała się potrzebna i mówił tutaj prezydent o solidarności, o konieczności solidarności. Mamy trójkąt weimarski, a z drugiej strony mamy politykę rządu, który spotyka się z panem Orbanem, z panią Le Pen i z kilkoma innymi przedstawicielami skrajnie prawicowych i niewiele znaczących, delikatnie mówiąc, partii europejskich. Jak to pożenić? Nie wiele się go pożenić, potocznie. Dlatego że oni myślą, że można grać na dwie nóżki, że to jest dowód takiego geniuszu strategicznego. Mieć ciasko i zjeść ciasko. Tak, że będziemy mieli obstawione dwa kierunki, że pomiziamy się z Orbanem, który mizia się z Putinem i generalnie z całą tą międzynarodówką Putina i tą rodziną Putina w Unii Europejskiej będziemy się kolegować, a później poleci drugi kolega do Brukseli i powie, że my jednak z Putinem będziemy na ostro w ramach innych sojuszy, które mamy i w ten sposób ani cnoty nie ocalimy, ani rubelka nie zarobimy. Mhm. To będzie po prostu przegrana na dwóch frontach. Dzisiaj powinniśmy jak najszybciej zakończyć te kokieterie, te mizianki ze wszystkimi agentami Putina, już mówiąc zupełnie wprost, w Unii Europejskiej, bo to nas tylko wykrwawia i powinniśmy, i my nie będziemy nigdy mieli żadnej, bo to można oczywiście myśleć, dobra, to my będziemy wtedy taką mieli pozycję negocjacyjną, że jak my będziemy mieli z nimi relacje, to będziemy mogli zadzwonić do Putina i będziemy niezbędni w tym wszystkim. Bzdury oczywiste. Putin rozumie tylko język siły, Putin rozumie tylko sojusze, które stoją naprzeciwko niego. My możemy się liczyć, jeżeli będziemy w ramach NATO, Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi dobrze poukładani, silnym graczem. Natomiast my dzisiaj, i to powinien robić rząd, powinniśmy zacząć zastanawiać się, co zrobić, bo ja nie wiem, czy Putin zaatakuje, czy nie zaatakuje, tego nie wiemy. Wywiadowcze dane mówią, że prawdopodobnie on jeszcze tej decyzji nie podjął, że on nakręca, ale decyzji politycznej jeszcze nie ma. Natomiast czy on to zrobi za tydzień? Czy on to zrobi za pół roku, czy on to będzie eskalował tak, że będzie miał tam, zrobi nam tu Bliski Wschód, który będzie się gotował przez najbliższe 5 czy 7 lat. Polska, zwłaszcza w sytuacji takiej, jak dzisiaj też postawiła się Białoruś obok, będzie krajem frontowym. My będziemy krajem, który graniczy z de facto, nie tylko przez obwód kaliningradzki, z kimś, kto wywołuje wojny w regionie. I to oznacza, że my musimy wymyśleć mechanizmy humanitarne, nie tak jak teraz rząd w panice wysyła do samorządu, weźcie, dajcie jakieś hotele, bo ale może Ukraińcy mogą przyjechać. Kilku, my musimy zrozumieć, że... to co dopiero z ewentualnym milionem uchodźców z Ukrainy. O tym będę mówił też na konferencji w Sejmie, jak to można rozwiązać, jak można się do tego przygotować, bo nie ma lepszego takiego bodźca do poczucia bezpieczeństwa, jeżeli mamy wszystko przygotowane, nawet na najgorsze scenariusze. I wtedy nie biegamy jak kurczak bez głowy i się zastanawiamy, o mój Boże, co zrobić, bo się wydarzyło, tylko odpalamy scenariusz A, B, C, jeżeli nie C, to D i to wszystko jest gotowe zawczasu. Mhm. Późno jest budować te rzeczy w momencie, w którym ta wojna już wybuchnie. Dzisiaj spotkanie... Pamięta pan, jak się nazywa polski minister spraw zagranicznych? Pamiętam, Zbigniew Rau. Bo myślę, że wielu naszych widzów nie pamięta. Ja pytam to bez złośliwości jakiejś większej w kontekście tego, że dzisiaj będzie rozmawiał z Sergiejem Ławrowem. Niełatwym partnerem. No. Jakie stanowisko powinien przedstawić Zbigniew Rau podczas dzisiejszego spotkania w Moskwie? To powinno być stanowisko, jeżeli leci ktoś do rozmawia z Ławrowem, mm-hmm. który jest uchem Putina, jego ustami i rękami i jest dość bezczelny, jest, potrafi poniżyć publicznie, potrafi zrobić mnóstwo rzeczy, bo jest też człowiekiem niezwykle inteligentnym. Mm-hmm. Rau powinien być napakowany wcześniej wszystkimi możliwymi konsultacjami, rozmowami w ramach NATO, powinien mieć, być może miał. Jest pan spokojny o to, że właśnie taki napakowany pojedzie? Nie wiem. On powinien być przed takimi rozmowami, rozmawia się z sekretarzem w Stanów Zjednoczonych, z szefem NATO, z administracją Macrona. To jedzie wysłannik. To nie jest nasz my nie mamy tutaj, Putin się może tylko uśmiechnąć, bo on rozumie tylko język siły. Natomiast jeżeli jedzie polski przedstawiciel, to on musi być przedstawicielem 27 państw, on musi być przedstawicielem całego NATO, on musi być przedstawicielem głosu Stanów Zjednoczonych i on musi być reprezentantem drużyny, która dzisiaj z Putinem gra. Dzisiaj z Putinem musi grać drużyna i ta drużyna gra i widać, że Putin, być może, nie wiem, nie siedzę w jego głowie, ale jest trochę skonfundowany tym, że nie powtarza się 14 i ten chaos dyplomatyczny, który wtedy często miał miejsce, jak odpowiedzieć, na co im ustąpić. Prawda jest też taka, że Putin już swoje wygrał, że jeszcze pół roku temu mówiono, aha, to ten, co troli wysyła i tak naprawdę Chiny go pokonały. Zielone ludziki. A dzisiaj jest sytuacji, w której trzyma wszystkich szachu i wszyscy z nim muszą rozmawiać, chcą czy nie. Czego on więcej potrzebuje? No, być może, chociaż ja szczerze mówiąc mam wrażenie, że on się trochę zakiwał, nie bardzo wie jak wyjść teraz z tej niezwykle tak trudnej być. Sytuacji. Ale to jest niebezpieczne, no bo jeżeli stoją uzbrojone armie po dwóch stronach, to wystarczy jeden wystrzał. No dobrze, tak? Ale bardzo potrzebna jest nam w tej chwili solidarność zarówno wewnątrz NATO, jak i wewnątrz Unii Europejskiej. Z tą solidarnością ostatnio jest kiepsko, także w kontekście Izby Dyscyplinarnej już wspomnianej przez nas dzisiaj. Trzy scenariusze na stole. Jeden prezydencki, drugi natychmiast stworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, trzeci niezmienny Solidarnej Polski.
czym to się pana zdaniem skończy? Nie wiem, na razie... Oprócz tego, że po prostu będziemy tracić sukcesywnie pieniądze z Unii. Jak się Solidarna Polska bierze za naprawianie w ogóle jakiegokolwiek aspektu sądownictwa, to to jest zapraszanie podpalacza do składu fajerwerków i to się musi skończyć tylko jednym, katastrofą. Natomiast jeżeli chodzi o te projekty Dudy, myśmy go przeanalizowali, on się w tej postaci się nie nadaje do uchwalenia. To jest... To nie jest rozwiązanie problemu, że weźmiemy teraz sędziów, którzy nie są sędziami, tylko przebierają się za sędziów, rozpuścimy ich, czy każemy im się rozbiec po Sądzie Najwyższym i oni od tego staną się sędziami, których będzie można z powrotem zassać do... No to tak nie działa, to po prostu ta fizyka tak nie pozwoli tego zrobić. No dobrze, ja tylko zastanawiam się, czy tak targana konfliktami Zjednoczona Prawica będzie w stanie dowlec się do wyborów tych terminowych. Nie, moim zdaniem nie, natomiast jeżeli chodzi o te konkretne ustawy, to oni prawdopodobnie będą próbowali robić z tego jakiś amalgamat i liczyć, że część opozycji pomoże im zniwelować 19 głosów Ziobry, który za tym nie zagłosuje. Bo pan tylko na przykład będzie... nie bierze pod uwagę poparcia tego projektu prezydenta. W takim kształcie na pewno nie. To znaczy, ale my na przykład też uważamy, że nie należy go od razu wyrzucać do kosza i odrzucać w pierwszym czytaniu, tylko trzeba go sprawdzić, jak można go zmienić. Bo my mamy swoje kamienie milowe, które chcemy do niego wprowadzić, mamy poprawki opracowane, chcemy nad nim pracować. Natomiast, bo też doceniamy, że prezydent wyszedł z taką inicjatywą. Natomiast jak to się skończy, nie mam zielonego pojęcia, bo ostatecznie przecież to nie tylko Kukiz trzyma dzisiaj pistolet przy skroni Kaczyńskiego i mówi, że mu się może guzik zepsuć i już jedzie po prostu na grubo z Kaczyńskim, już się nie oszczędza, ale przecież jest jeszcze pan Zbyszek. No, pan Zbyszek, który nie ma 3, tak jak Kukiz, tylko ma 19. I może mu tę łódkę wywalić w każdym, w zasadzie dowolnym momencie. Proszę zobaczyć, ludzie mówią, żelazny elektorat PiSu nic się nie zmienił. Ja pamiętam 40 parę jeszcze przed tym kryzysem aborcyjnym, dzisiaj testują 30. Przecież, czy my wyobrażalibyśmy sobie rok temu Kaczyńskiego tak słabego, że musi dealować absolutnie z każdym i nie wprowadzać pewnych ustaw na Sejm, bo się nie policzył, jak na przykład jest, to akurat nie ustawa, ale z immunitetem Banasia, przecież on go do tej pory nie wprowadził na plenarne posiedzenie, bo wie, że nie ma posłów do tego, żeby to uchwalić. I być może nigdy ich już nie będzie miał, bo Banaś też to chce swoją grę. Więc Kaczyński jest słaby, Kaczyński krwawi, Kaczyński jest w bardzo trudnym położeniu i ja uważam, że im ten rząd i ta większość nie dojedzie do wyborów. Pytanie, o ile wcześniej się to skończy, nadal jest pytaniem, na które nikt nie zna odpowiedzi. No wie pan, 13, 14, to niektórzy twierdzą, że może być bardzo poważny znak do zbliżających się wyborów jesienią. Często się tak mówi, ale też proszę pamiętać, z czego on będzie te 13, 14 płacił. Będzie płacił choćby z inflacji, czyli z tego, że my za wszystko drożej płacimy w sklepach. On ma z tego większy VAT, to znaczy budżet państwa ma większy VAT, więc będzie rozrzucał teraz z tego, co myśmy zapłacili więcej, za rzeczy, których potrzebujemy, kiełbasę wyborczą, żeby oszukać ludzi na następną kadencję. No, wie pani, choćby po tych billboardach elektrycznych widać, ile jest w tym wszystkim prawdomówności, to się po prostu w głowie nie mieści, jak można bezczelnie ludzi okłamywać za ich własną kasę. Czy pan ma wiedzę na temat tego, co pana posłowie Polski 2050 zrobili z tymi pieniędzmi z Kancelarii Sejmu, które miały stanowić jakąś rekompensatę utraty środków za Polski Ład? Jeszcze nie wiem, nie rozmawiałem z nimi o tym. Rozmawialiśmy ostatnio o ich pieniądzach po podwyżkach, gdzie te podwyżki, połowę z nich zobowiązali się przeznaczyć na cele społeczne w swoich okręgach, ale o tym jeszcze nie mieliśmy okazji porozmawiać. Ale rozumiem, że oczekuje pan, że te pieniądze zostaną przekazane na jakieś cele charytatywne albo spożytkowane w jakiś inny pozytywny dla ludzi sposób. U nas w kole jest tak, że te posłowie naprawdę nie mają problemu z dzieleniem się tymi swoimi wynagrodzeniami, robią rzeczy społecznie takie, od których mi jako społecznikowi czasami aż oko zielenie jest zazdrości, więc spodziewam się, że i tutaj się tymi pieniędzmi podzielą, ale mówię, wypada najpierw porozmawiać z posłami, zanim będzie się o tym rozmawiało publicznie, a o tym jeszcze nie mieliśmy okazji porozmawiać. Ale to dziwna jest, bo przecież to już jakiś czas temu miał miejsce. Tak, tylko myśmy mieli naprawdę tyle rzeczy na głowie, że widzi pani, ile się dzieje. My próbujemy naszym niewielkim ruchem, no bo on jest prężny, ale wciąż niewielki, sterować między dwoma wielkimi okrętami i nie dać się zmiażdżyć. To nie są proste rzeczy, więc wszystkie siły mamy dzisiaj na innych frontach, ale na pewno o to posłów zapytam, o co pani mnie dzisiaj pyta. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Szymon bardzo. Hołownia, Polska 2050. Dziękuję.